Handel w internecie przybiera na sile tempem błyskawicy. Błyskawicznie można tutaj na przykład zrobić zakupy bez wychodzenia z domu. W Rybniku swoją działalność rozpoczął Śląski Oddział Izby Gospodarki Elektronicznej. To pierwszy regionalny oddział e-izby, która ma odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom lokalnego biznesu, organizacji i samorządów. Najwięcej firm wysyłkowych działa na Śląsku, między innymi właśnie dlatego działająca dotychczas centralnie Izba Gospodarki Elektronicznej właśnie w województwie śląskim postanowiła zacząć działać także lokalnie. Zasięgiem obejmie cały Śląsk, siedzibę ma w Rybniku. Rybnik wybraliśmy z kilku powodów. Przede wszystkim jest to miasto, które jest bardzo otwarte na zmiany cyfrowe. A druga rzecz, Rybnik jest miastem, które się bardzo dobrze rozwija i już pod względem cyfrowym, natomiast wymaga jeszcze wielu zmian, w związku z tym obecność Izby Gospodarki Elektronicznej. Na pewno się cieszę, że właśnie padło na Rybnik. Jest tak, że tego typu instytucje dzisiaj potrzebują na pewno siedziby, ale bardziej są obecne w świecie internetu, w tej przestrzeni wirtualnej, ale na pewno jest symbolicznym to, że wybrano Rybnik. Liczę na to, że gospodarka elektroniczna, ważna dziedzina gospodarki, która na pewno jest bardzo rozwojowa i będzie się rozwijać, ma tu swoją siedzibę. To jest taka wisienka na torcie, bym powiedział. Izba obrała Śląsk jako pierwsze miejsce startu, widząc w ogóle w Śląsku duży potencjał. W ogóle izby gospodarcze czy izba gospodarcza na Śląsku jest bardzo aktywna. Izba Gospodarki Elektronicznej została założona w 2013 roku i aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej w oparciu o współpracę, wymianę know-how oraz działania legislacyjne. E-Izba tworzy efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Na bieżąco w Brukseli pracujemy przy kluczowych przepisach legislacyjnych, w tym w szczególności ostatnie miesiące związane z tak zwanym geoblokowaniem, współpracą z panią Różą Thun, z obszarami związanymi z usprawnieniami podatkowymi dla prowadzenia handlu transgranicznego, czy jakby ułatwienia przepisów dla przedsiębiorców z tym związanych oraz w tej chwili gorący temat związany z ochroną danych osobowych. E-Izba obecnie zrzesza blisko 200 podmiotów z rynku e-gospodarki.